Dzień dobry, witam w kolejnym filmie z serii Radio Zjada. Dzisiaj mam Wam do pokazania kilka snacków, przysmaków angielskich, typowo angielskich. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to dostępne w Polsce. Z tego, co pamiętam, to nie. To są rzeczy dziwne i ciekawe, którymi zajadają się Anglicy. Ja osobiście nie przepadam za większością z tego, ale pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda. Także zaczynamy. Zaczynamy od chipsów. Walkers. To są chipsy Walkers. U nas podejrzewam, że Walkers i Lanes to jest ta sama firma. Nie jestem pewien, muszę to sprawdzić. Tak, czyli Walkers i Lanes to jest ta sama firma, Frito-Lay. Tutaj mamy taki bardzo ciekawy smak. Prawn cocktail, czyli krewetki na zimno w takiej sałatce niby. Paskudne, nienawidzę krewetek na zimno. Nie ma nic gorszego niż krewetka na zimno. Ale pokażę Wam. No co, no taki snaczek, także zaczynamy od tego. Smród niesamowity, octu i nie wiem czego jeszcze, ale próbujemy. Powiem tak, koło krewetki to nawet nie leżało. Wyczuwalny smak soli i octu. Także nie wiem. Nie smakuje mi to. Paskudstwo. Kolejny taki przysmak angielski. Pork scratchings. To jest po prostu tak jak u nas można kupić skwarki. Wiem, bez smalcu, bez niczego. To są po prostu wysuszone skwarki ze świnki. Można też kupić skwarki z krówki. To się nazywa wtedy drippings czy coś takiego. Że opieramy. Mr. Pork to się nazywa. Crispy Strips. Tak to wygląda. Spróbujemy. Tak to wygląda, zobaczcie. To jest po prostu kawałek słoniny. Smakuje jak chrupiący chleb ze smalcem. Powiem Wam, że nawet ok. Luda, co na to powiesz? Luna powiedziała, czyli jest ok. Nie jestem w stanie jeść tego więcej. Jest po prostu taka chrupka smalcowa. Dupy nie urywa. No dobra, także przejdźmy teraz do rzeczy, które jadam. To jest, kochani, steak pie. Paje w Anglii są na porządku dziennym. Je się to bardzo często. To powinno być podgrzane, ale pokażę Wam po prostu, jak to wygląda. Steak pie to jest ciasto takie zwykłe w takiej foremce. To się oczywiście piecze i w środku, moi kochani, zaraz wydłubię Wam widelcem, jak to wygląda. W środku jest po prostu sosik z mięsem. Dobra, próbujemy na zimno. Mięso wołowe w sosie z cebulką. Ja się tym zajadam. To jest bardzo dobre, jak jest ciepłe. Zimnego nie polecam, bo zimne mięso. Kto lubi zimne? Cicho. Kto lubi zimne mięso? Mięso. Bardzo lubię steak pie'a. Jest też steak and ale pie, czyli to jest mięso w piwie. Steak and kidney, czyli mięso z nerkami. Nie polecam. Ja nie lubię podrobów w ogóle. Flaków to w ogóle nawet mi nie mówcie, ale nie zjem nigdy w życiu. Tylko dlatego, że nazwa flaki. Dobra, kolejna rzecz, którą też zjadam często w pracy, są Scotch Eggs. Scotch Eggs to są po prostu jajka gotowane w mięsie mielonym, wieprzowym. I obtoczone bułką tartą. U nas można to zjeść, podejrzewam, jako pieczeń rzymską. Tak to wygląda, taki kartofelek. Czyli to jest mięsko. Tak się oddziela ładnie. I w środku jest jajeczko.
Mięso smakuje tak polski kotlet mielony. Jajko. Jajko smakuje jak jajko. Także ja to zjadam. Często w pracy biorę sobie takie dwa do pracy i jest ok. Można się tym... No nie, najeść się nie można. Ale jaka taka przegryzka szybka, świetny pomysł. Nie wiem, dlaczego to się nazywa skoczek akurat. Nie wiem. Kolejnym takim dziwnym pomysłem Anglików jest Branston. Branston to jest taki... Nie wiem, co to jest tak naprawdę, jak to nazwać. To jest warzywa takie, części warzyw, marchewka, jabłko, tu jest cebula, co tu jeszcze jest, kalafior, daktyle. Dziwne połączenie. To jest po prostu taki miks wszystkiego, używany w Anglii często jako po prostu mazidło do chlebka. To jest wegańskie, 100% wegańskie danie. Mazidło, także próbujemy. Pachnie to jak połączenie jabłek, cebuli i octu. Ja czasami to zjadam, czasami po prostu na chlebek z serkiem i grubo tego wszystkiego. Tak to wygląda. Zoomuje się? Nie zoomuje się. Tak to wygląda. Całkiem przyjemne, jak ogórki konserwowe troszeczkę, ale bez ogórków, czyli marchewka, to jest takie twardawe troszkę, mocno ostre, mocno octowe, ale naprawdę fajne, jeżeli posmarować chlebek, czy nawet do tego scotch egg, świetne połączenie, smakuje mi to, mogę to polecić i tyle. Jedziemy dalej. Co tu jeszcze mamy? Typowo angielski produkt. Nie można tego dostać nigdzie indziej na świecie, podejrzewam. Znaczy w Australii może można, nie wiem. Jest to Marmite. To jest ekstrakt z drożdży. Ktoś na to wpadł po prostu, żeby wyprodukować coś z niczego. To jest odpad w produkcji piwa. Po prostu drożdże, które są już zużyte, trafiają do śmieci, a Anglicy wymyśleli sobie, przepraszam, to Niemiec był, który to wymyślił, wymyślał sobie, że można to zacząć sprzedawać jako coś do smarowania chleba. Także tak to wygląda. Czarna masa, zupełnie nie wiadomo, niepotrzebna do, niepodobna do niczego. Pachnie to, ja pierwszy raz jak to spróbowałem, to pachnie jak Maggi. Maggi, czyli butelka do rosołu, tam wiadomo. Pachnie to dość dziwnie. Jest to czarne. Bardzo gęste, zobaczcie, to jest bardzo gęste, ciągnie się niesamowicie. W Anglii jest takie powiedzenie. Są dwie osoby, dwa rodzaje ludzi. Ci, co kochają i nienawidzą Marmite. Także test. O Jezus. Czyli tak, Maggi w bardzo gęstej konsystencji. Słone jak cholera. Nie wiadomo jak to smakuje. Nie smakuje to drożdżami w ogóle, także nawet nie pachnie jak drożdże. Tak, mi podjeżdża to tylko i wyłącznie Maggi. Niczym więcej. Ciekawe. Spróbujcie. Bardzo chleb, serek i na to troszeczkę tego Marmite. Zupełnie to zmienia smak dania. Ja jestem za. Znam ludzi, którzy po prostu tego nienawidzą, a ja to zjadam. Jest ok. Smakuje mi to nawet. Dobra, kolejna rzecz. Ciastka Digestives. Nazwa wskazuje, że one mają dużo błonnika, digestives, czyli ciastka tak naprawdę wspomagające układ trawienny. Nie, nie ma to nic wspólnego z błonnikiem, nie ma to nic wspólnego. To jest po prostu kruche ciastko polane czekoladą.
Wyczytałem to na internecie, że po prostu nazwa tych ciastek prawdopodobnie powstała w wyniku tego, że kiedyś do ciastek dodawało się sodę oczyszczoną, która zobojętniała kwasy żołądkowe. Teraz się tego już nie stosuje, nazwa została. Jak to wygląda, już Wam pokazuję. Takie ciasteczko, zobaczcie, McVitie's, czekoladka z drugiej strony. Kruche ciacho z czekoladą. Ja jestem po prostu przeciwnikiem kruchych ciastek. Nienawidzę, jak coś się je i się robi tam. Wiecie, sypie się z ryja. Nie podoba mi się to w ogóle. Te są zjadliwe. Sam bym ich nie kupił, ale moja żona bardzo, bardzo je lubi, więc mamy je często w domu. Taka przygryzka. Nic specjalnego. Kolejna rzecz to są spotykane tylko w Anglii Meiners Wine Gums. Wine Gums, nazwa wskazuje na to, że posiadają wine, czyli wino w sobie. Nic bardziej mylnego. Człowiek, który to stworzył, był metodystą. Bardzo, bardzo takim wierzącym, który nie pił alkoholu. Alkohol w tej wierze był zakazany i wymyślił sobie coś takiego jako alternatywa dla wina. One mają nazwy jakieś tam gin, sherry, coś takiego. Nie mają nic wspólnego z winem. Jak zwykle nazwa została. Sprawdzamy smak. Walam jak zwykłe żelki. Tak to wygląda jak żelki Haribo. Jak to smakuje? Smakuje to jak zwykły żelek. Taki dość twardy, można powiedzieć. Nic specjalnego. Anglicy szaleją za tym. Tak samo jak Jelly Babies, czyli takie żelkowe dzieci. Dziwne to jest, ale u nas Haribo misie, a tutaj Meiners Wine Gum. Kolejną taką fajną ciekawostką jest fajna gra. Polecam, fajna gra. Jest Terry's Chocolate. Terry's Chocolate Orange. Tak to wygląda. Przychodzi w takim pudełeczku. Wyłaś. Potem przychodzi kolejne pudełeczko. Moim zdaniem to jest marnotrawstwo po prostu plastiku. Ale musi to być w takim pudełeczku, gdyż ponieważ dostajemy takiego pomarańczka. Taki pomarańczek. Otwiera się to w ten sposób. Ale zanim otworzycie tą folijkę, trzeba zrobić coś takiego. Żeby to zmiażdżyć. Wiecie dlaczego? Bo w środku jest czekolada. Pomarańcz. I ona jest połączona. Jeżeli walniecie o ścianę, to się rozpada na takie fajne segmenciki. To akurat połamałem. Bardzo mocno przyrąbałem w ścianę. Takie pomarańczowe segmenciki. No to jest jedyna czekolada w Anglii smakowa, którą uważam. Lubię czekoladę z orzechami całymi. Lubię czekoladę z bakaliami. Ale nienawidzę czekolady, jeżeli ona ma w sobie jakieś strzelający cukier albo jakieś drobiny takie bardzo, bardzo małe. Nie lubię. Ta czekolada nie ma żadnych tam kawałków, niczego. Jest po prostu czekolada pomarańczowa, o smaku pomarańczowym. Super, super fajna. W ogóle angielskie czekolady jak Cadbury's, czy właśnie te Terry's, mają bardzo fajny skład, bardzo, powiem, bardzo są smukłe. Smukłe? Bardzo przyjemne i fajne. Tak samo jak ten Digestive's. Czekolada na nim jest po prostu wyśmienita. Jeszcze cały czas czuję ten posmak pomarańczowy. Świetne. Naprawdę bardzo lubię tą czekoladę. Okej. Kolejnym czymś, co jest w Anglii bardzo popularne, to taki golden syrop. Co mogę o tym powiedzieć? To jest po prostu cukier w żelu. Taki karmel. Nie wiem, jak to nazwać. Dodaje się to najczęściej do
do śniadania do krampeców. Krampece wam pokażę, bo nie kupowałem ostatnio. Zapomniałem po prostu. I tyle. Zamiennik. Zamiennik po prostu miodu do śniadania. Także tak, to było na tyle. Jest jeszcze bardzo dużo angielskich rzeczy, które są tutaj, które są dostępne tylko tutaj i są takie dość dziwne, jak na przykład, pokażę wam zaraz tutaj zdjęcie, można w Anglii kupić w sklepie ziemniaki w puszce. Są obrane ziemniaki, obrane kartofle, obrane pyry, które są po prostu gotowe do gotowania. Kto to wymyślił i po co? Nie mam zielonego pojęcia. Także, no dobra, no to by było na tyle. Taki krótki przerywnik pomiędzy filmami z restauracji. Po prostu chciałem wam pokazać, co się je w Anglii. Oprócz tego oczywiście bardzo popularne fish and chips, czyli ryba z frytkami. Można to kupić na każdym rogu, tak jak u nas kebaby czy pizzę. Także jest to tu bardzo popularne. Ryba w Anglii jest na porządku dziennym, nie tylko na wakacjach nad morzem. Jest po prostu wszędzie. No dobra, no to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o subskrypcji i polecam kolejne filmy. Mam nadzieję, że się nie zniechęcę. Dajcie znać, czy wam się podobają moje vlogi. Jeszcze dalej jestem zdenerwowany. Nie wiem, tremę mam zawsze, jak nagrywam, jak gadam sam do siebie. Ale mam nadzieję, że wam się to spodoba i będziemy kontynuować nadal naszą moją przygodę z jadaniem Anglii. I nie tylko, bo na podróżach będziemy podróżować też i będę zjadał inne kraje. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.